Państwu, witam serdecznie na drugim wieczorze letniego przesilenia ze spoilerem Kina Murano. Ja nazywam się Michał Leszczyk i bardzo się cieszę, że Państwo dzisiaj wybraliście właśnie seans tutaj. Na zewnątrz piękna pogoda, warszawskie lato, a tutaj na ekranie za chwilkę rozwinie się przed naszymi oczami Lato paryskie. To jest film Celina i Julia odpływają. Inny funkcjonujący polski tytuł to Celina i Julia płyną łodzią. Rok 1974, film w reżyserii Jacques'a Rivetta, czyli formalnie możemy powiedzieć, jest to film przynależący do francuskiej nowej fali filmowej, bo Rivet razem ze swoimi znakomitymi kolegami, takimi jak Truffaut, René Romer, najbliższy mu, także przyjacielsko najbliższy, to byli właśnie ci reżyserzy, którzy przede wszystkim na końcu lat 50. i na przełomie lat 50. i 60. we Francji redefiniowali kino, redefiniowali to, czym film może być, i zrywali, można powiedzieć, z takimi, przede wszystkim z tradycjami filmu dobrze skrojonego, poprawnie skrojonego, dobrze opowiedzianego, tradycyjnego, tego z kinem papy tak zwanym. I tutaj dostajemy film oczywiście już późniejszy, bo to jest rok 74, więc można powiedzieć, nowa fala już zdążyła się i przetoczyć, i być może nawet troszkę wypalić, ale właśnie tutaj przy tym wypaleniu, bo dodajmy, że to jest czas, kiedy na przykład Truffaut kręci już filmy właściwie oscarowe, tak? Prestiżowe, oscarowe, to ze świetnymi aktorami, często z wcale niemałymi budżetami, to na tym tle, i to chcę podkreślić, Jacques Rivette pozostaje niesłychanie wierny swoim poszukiwaniom stylistycznym, swojemu buntowi przeciwko kinu tradycyjnemu. I chyba spośród wszystkich tych reżyserów, być może, no nie wiem, jeszcze można ustawić Renego obok niego, to właśnie Jacques Rivette pozostaje najbardziej upartym eksperymentatorem, takim, który jeszcze pracuje w kinie narracyjnym, dodajmy, ponieważ Godard oczywiście jest zupełnie odrębną planetą, ale filmy Godarda z lat 70. 60. to już w zasadzie nie są filmy narracyjne, to one zrywają z fabułą. Natomiast tutaj mamy Rivetta, który wciąż jest zafascynowany procesem tworzenia kina fabularnego, takiego, który jednak opowiada historię, ma bohaterów, dialogi, ale Rivette próbuje wynajdować na nowo sposoby opowiadania tego kina. I to jest taka kluczowa definicja. Celina i Julia płyną łodzią, czy Celina i Julia odpływają, to jest film naprawdę niepodobny do niczego innego. Ja bym powiedział, że dzisiaj na pewno parę osób na tej sali ten film odrzuci, z całą pewnością. Na pewno parę osób się w tym filmie zakocha, jestem tego tak samo pewien. Ja zalecam taki odbiór, mniej więcej taki, jak Państwo szliście tutaj właśnie dziedzińcem w stronę Kina Muranów, w ten piękny, letni, warszawski wieczór. Na tej emocji, na tym rejestrze spokoju, pewnego relaksu, pozwólcie się temu filmowi rozwinąć. To jest najdłuższy film tego cyklu, on trwa 3 godziny i 15 minut, ale jeżeli podchwycicie pewną literacką, aktorską, fabularną grę, zawsze tutaj prowadzoną z jednym okiem lekko przymrużonym przez Rivetta, gwarantuję Wam, że przeżyjecie znakomity czas i nawet nie poczujecie tych 3 godzin. Ważne, żeby pamiętać, to jest ten etap w twórczości Rivetta, kiedy on bardzo eksperymentuje właśnie z metrażem filmów. Tuż przed tym filmem, 2 lata wcześniej, nakręcił swój film najdłuższy. To jest film pod tytułem Out One, trwający 13 godzin, który istnieje i w tej 13-godzinnej wersji, ale także w wersji 4-godzinnej, którą sam Rivette wykroił z tego samego materiału, tworząc zupełnie inny film. Nie wersję skróconą, nie bryk, tylko inną historię z tego samego materiału. Takimi eksperymentami on się bardzo fascynował, a drugą rzeczą, którą się fascynował, to był eksperyment aktorsko-scenariopisarski. Państwo zobaczycie tutaj w napisach, że nazwiska aktorek, przede wszystkim tych dwóch głównych, Bill Mosier, którą pamiętamy jeszcze z Dyskretnego Uroku Burżuazji, bo tutaj ją oglądaliśmy na kinowiczerzy, i Dominika Rollier, one też się pojawiają jako współscenarzystki. Bo faktem jest, że film powstawał w takiej serii rozmów, improwizacji, a jak jeszcze moglibyśmy rozwinąć tą historię, w którą stronę to może jeszcze pójść. I przez to też film ma charakter po prostu zabawy. Ja myślę, że tak należy go oglądać. To zabawa grupki przyjaciół, zabawa grupki filmowców, którzy pewnego
letniego wieczoru, mają kaprys, a co by było gdyby? Co by było, gdybyśmy zrobili film z tajemnicą, być może z podróżą w czasie, być może film, który będzie trochę w dzisiejszym Paryżu, a trochę będzie adaptacją Alicji w Krainie Czarów, a może nawet troszeczkę będzie adaptacją powieści Henry'ego Jamesa, bo tutaj cały jeden wątek będzie prosto wyjęty z powieści Jamesa pod tytułem The Other House. Aktorki, ja zacytuję je, ponieważ one odpowiedziały najlepiej na festiwalu w Cannes, gdzie ten film był prezentowany w 1974 roku. Dziennikarka telewizji francuskiej, rozmawiając bodajże właśnie z Bill Ogier, powiedziała, no zagrałyście w tym długim, ponad 3-godzinnym filmie, czy możecie to teraz króciutko dla naszych telewizorów streścić? A Bill Ogier odpowiedziała, no gdybym teraz streściła ten film, to zajęłoby to 4 godziny. Więc to mniej więcej jest ten poziom pewnej właśnie literackiej gry. Myślę, że niektórzy z Państwa odnajdą tutaj też echa literatury południowoamerykańskiej tamtego czasu, takiego realizmu magicznego, może troszeczkę spod znaku Cortazara. I nie jest przypadkiem, że jest to film usiany symbolami magicznymi. Można je nawet liczyć, patrzeć, ile tam jest ukrytych kart tarota i przeróżnych magicznych symboli. Włącznie z tym, że ostatnie słowo, oczywiście nie zdradzę na czym polega, ale należy do kota. I te koty też są tutaj istotne jako pewni strażnicy owej właśnie, owej magii. Jacques Rivette w tamtym okresie, i to już tylko dopowiem na sam koniec, rzeczywiście postawił sobie takie zadanie, trochę wymyślenia kina fabularnego na nowo. Co by było, gdyby kino fabularne nie było spętane wymogami komercji, nie było nawet spętane wymogami jakiejś takiej bardzo, bardzo napiętej dramaturgii. Co by było, gdyby kino fabularne przypominało troszkę zabawę, może zabawę surrealistów, może gawędę przy stoliku kawiarnianym, kiedy siadamy i mówimy, o, a może teraz wspólnie wymyślimy jakąś historię. I takim esejem, taką próbą jest właśnie Celina i Julia. I chcę ostatnie zdanie. Wydaje mi się, że jesteśmy w takim roku zero, który zaczyna nowy okres w docenieniu Rivetta, w takim nowym obcowaniu z kinem Rivetta. To już się tutaj zadziało także na festiwalu Timeless Film Festival, na którym został zaprezentowany jego film Miłość Szalona z 1969 roku, troszkę wcześniejszy i pierwszy z tych naprawdę radykalnych eksperymentów Rivetta. Swoją drogą, nie wiem, czy ktoś z Państwa był na tym pokazie wtedy, na Timelessie, ale było, no właśnie, bo to jest dosłownie rok wskrzeszenia Rivetta. Ten film, negatyw filmu, słynna historia negatyw filmu Miłość Szalona spłonął i dlatego przez wiele lat film był praktycznie niepokazywany, z wyjątkiem jakichś strasznie zawartych ripów, których nie dało się oglądać, a naprawdę próbowałem. Natomiast film teraz też wydany na Blu-ray, jest w Wielkiej Brytanii, naprawdę od nowa zaczyna taki proces, mnóstwo osób się fascynuje tym filmem, Rivettem i myślę, że to będzie też czas powrotów do innych jego tytułów. I oczywiście Bill Ogier, jak wystąpiła też w tamtym filmie i w ogóle wystąpiła w większości filmów Rivetta tamtego czasu. To była jego taka główna muza. Natomiast w Polsce mam wrażenie, że Rivette przez bardzo wiele lat funkcjonował przede wszystkim jako reżyser jednego filmu, to znaczy filmu Piękna Złośnica, który był nadany w telewizji w latach 90. To jest ten słynny 4-godzinny film z Michelem Piccoli, Emmanuel Béart i Jane Birkin, inspirowany Balzacem, w którym oglądamy w zasadzie cały proces malowania obrazu, to jest teraz duże uproszczenie, przez malarza wygranego przez Michela Piccoli. No i to jest coś, co zawsze fascynowało Rivetta. Proces. Proces powstawania obrazu, historii, spektaklu teatralnego, jak ten spektakl Andromachy w L'Amour Fou, czyli w Miłości Szalonej. O Rivetcie i jego koledzy z Kajewi Cinema, przypomnę, że to był także redaktor naczelny Kajewi Cinema przez parę lat, mówili zawsze, jego współpracownicy także po latach. Tak, wszyscy ci reżyserzy nowej fali byli szaleni na punkcie kina, kochali kino, oglądali filmy cały czas, ale nikt nie spędził w kinie tak dużo czasu jak Rivette, nikt nie oglądał tak dużo jak Rivette, był to rzeczywiście fanatyk kina aż do swoich ostatnich lat życia. I no właściwie można powiedzieć, że razem z Romerem osiągnęli taki poziom prawie monastycznej miłości do kina. To byli takimi prawdziwymi mnichami, którzy wierzyli, że kino może przekształcać naszą wyobraźnię i rzeczywistość, jeżeli tylko się będzie do niego podchodziło w sposób świeży i oryginalny. Jestem niesłychanie ciekaw tego odbioru, jak się Państwu spodoba Celina i Julia i oddaję już im scenę i namawiam właśnie do tego, żeby
wyobrazić sobie, bo film zacznie się przy paryskim skwerku letnim, żeby sobie trochę wyobrazić, że to my w pewnym momencie zaczynamy gonić białego króliczka i podążamy za tą linią narracyjną, którą nam Rivet powoli będzie kręcił. Do zobaczenia za 3 godziny 15 minut i oczywiście zapraszam na dyskusję. Wczoraj mieliśmy godzinną po 3-godzinnym filmie. Życzę dobrego sensu. No dobrze, to w takim razie możemy spróbować się tym razem zmierzyć z zupełnie innym długim filmem, długą magiczną opowieścią. Wczoraj mieliśmy opowieść karaibską, Szczęśliwego Człowieka. Dzisiaj jesteśmy o rok później w historii kina, 74 rok. Bardzo będę ciekaw Państwa reakcji. To był zdecydowanie, jak zawsze zresztą z tymi seansami na dużym ekranie, tak mam, że to jest jakoś zawsze najlepszy seans danego filmu, no i tak też było tym razem, że naprawdę mi się świetnie tą Celinę i Julię oglądało, natomiast jestem bardzo ciekaw Państwa zdania, ale jak zawsze, zanim Państwo się też trochę uśmiechnięcie, to chciałem dorzucić kilka małych tropów. Film nigdy nie wszedł na polskie ekrany, chociaż był pokazywany w ramach pokazów DKF-owych, chyba też na konfrontacjach. I w 1975 roku na łamach miesięcznika Kino pojawił się taki tekst poświęcony w ogóle Rivetowi i temu filmowi. Napisał go Lesław Bajer i tekst nazywa się Odmiany czasu i jest bardzo ciekawym esejem na temat tego filmu, natomiast jedno słowo zwłaszcza wydaje mi się tutaj perfekcyjnie dobrane i od tego chciałbym zacząć, tym bardziej, że film ma tą pętelkową strukturę, kończymy dokładnie tak, jak zaczęliśmy. Lesław Bajer pisze tak, w połowie tekstu jest streszczenie filmu i on pisze, w parku siedzi Julia, piękna pogoda, jasny i obrzydliwie rzeczowy jest świat wokół niej. I to sformułowanie, obrzydliwie rzeczowy świat wokół niej, bardzo mi się podoba. Nagle na ścieżce alejki pojawia się nieznajoma, śpieszy się, gubi jakiś przedmiot, Julia biegnie za nią, chce jej oddać zgubę, nieznajoma jednak zaczyna się zachowywać jak ścigana, gubi inne przedmioty, pościg trwa po uliczkach Montmartru, Julia usiłuje dopędzić nieznajomą bez skutku. No właśnie, taką antidotum, czy lekiem na obrzydliwą rzeczowość świata jest w tym filmie i magia, ale jest też, mam wrażenie, samo snucie opowieści, zaraz możemy do tego jeszcze nawiązać, ale chciałem dodać dwa konteksty, bo mówiłem o kontekście nowofalowym, mówiłem o tym, że jest to film, który powstaje już w momencie, kiedy nowa fala przygasa, to są już zgliszcza tego oryginalnego impulsu, tak, z roku 58, 9, 60, z takiej genialnej epoki, tak, kiedy powstawały filmy w rodzaju Do utraty tchu, 400 batów, Hiroshima mojej miłości i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście Rivet wtedy debiutuje pełnometrażowo filmem pod tytułem Paryż należy do nas, w którym jest już bardzo dużo wątków, które tutaj się także pojawią. Rok 73 i 74 zwłaszcza, to jest ten moment, kiedy bardzo wielu krytyków mówi właśnie o śmierci nowej fali, o końcu nowej fali. Po prostu ruch się wypalił, dotarł do końca swojego życiowego cyklu i zazwyczaj wskazuje się na dwa filmy, właśnie na ten i na prawie równoczesny, troszkę wcześniejszy film Żana i Stasza pod tytułem Mama i Dziwka, który dostał nagrodę specjalną w Cannes rok wcześniej. I tak się składa, że Jean-Louis Starsz jest tutaj obecny na ekranie, dwukrotnie nawet. To jest jeden z klientów biblioteki i także jeden z klientów tego podejrzanego kabaretu klubu nocnego. I Starsz się bardzo przyjaźnił z Rivetem i tutaj jest też takim trochę przyjacielem tego filmu. Ale jeszcze i tutaj jest kluczowa współpraca, chciałem dodać, bo mniej więcej w czasie, kiedy Rivet przygotowywał przełomowy film w swojej karierze, czyli właśnie Miłość szaloną, o której tutaj mówiłem, który był grany na Timeless Film Festival, współpracował także z Istaszem nad długim, telewizyjnym filmem dokumentalnym poświęconym twórcy filmowemu, który dla nich obydwu był najważniejszym twórcą. I tym twórcą był Jean Renoir.
I to nie jest przypadek, że Celina i Julia, czy Celine i Julie kończą się prawie przedostatnia scena obrazem rzeki, ponieważ Renoir nie tylko, że sam wielokrotnie w swojej karierze kończył filmy obrazem rzeki, przypomnę chociażby finał Wycieczki na wieś, czy finał filmu Rzeka na ten moment. Renoir często powtarzał i powtórzył także w tamtym dokumencie, który Istarz zrealizował z Iwetem, to była taka tak naprawdę długa rozmowa z Renoirem, że on uważa, że w każdym filmie powinien być chociaż raz obraz rzeki, ponieważ rzeka jest najlepszą metaforą kina i opowieści, czyli właśnie takiej rozlewającej się narracji, żywej, płynącej, opalizującej, że już o kwestii urody wizualnej nie wspomnę, no bo to chyba genetycznie Renoir miał wdrukowane po swoim ojcu kluczowym impresjoniście. Więc fakt, że Celine i Julie kończą się właśnie tym obrazem rzeki, to także jest taki ukłon w stronę Renoira. A bardzo młodziutki Rivet, jeszcze zanim zaczął na dobre pisać, był bardzo trudnym krytykiem, zanim zaczął na dobre kręcić, a pierwsze krótkie metraże kręcił już w połowie lat 50., asystował także Renoirowi na planie filmu francuski Cancan. I w mnóstwie refleksji, które Rivet miał na temat Renoira, jedna powtarzała się najczęściej, to było to, co najbardziej fascynowało Riveta w Renoirze i później także. To była ta dziwna relacja pomiędzy fikcją i prawdą, życiem codziennym i teatrem, bo oczywiście francuski Cancan jest filmem bardzo mocno osadzonym w świecie teatralnym, w świecie iluzji. Więc możecie też Państwo, jeśli widzieliście albo jeśli sięgniecie po takie filmy Renoira, które właśnie są osadzone w świecie teatralnym, myślę o francuskim Cancanie, ale także o Złotej Karocy, to te sceny kabaretowe tutaj są także takim ukłonem właśnie w stronę renoirowską. No i tutaj też może się otworzyć taki mały kluczyk, co prawda nie z czerwonej, z czerwonego pudełka, sceny teatralne w Miłości Szalonej. To ci z Państwa, którzy widzieli ten film, to też nie jest przypadek, że ten film jest tak bardzo przesiąknięty obsesją teatru. To wszystko gdzieś tam swoimi opłotkami biegnie w stronę tej kluczowej inspiracji, jaką dla Rivetta pozostawał właśnie Renoir. Dwa drobiazgi, mikro anegdoty, ale myślę, że każda z nich rzuca takie punktowe światło na tą przeciwną konstrukcję, jaką jest Celina i Julia. Rivet w trakcie filmu mówił do swoich współpracowników, teraz widzicie Państwo, że te długie napisy początkowe, kiedy widzieliśmy, że właściwie cała obsada pracowała też przy scenariuszu, ma uzasadnienie. On mówił, zróbmy to tak, jakbyśmy rysowali komiks dla dzieci. Zróbmy to tak, jakby to byłby komiks o Tintinie. Żeby to był film dla ludzi od wieku 7 lat do 77. Więc gdzieś po drodze po prostu była to zabawa. Była to zabawa w mnożeniu kolejnych obrazków, scen, miniatur. I myślę, że to po latach wciąż w tym filmie się broni. A jeden z historyków kina, który pisał o Rivetcie, umknęło mi nazwisko, zwracam uwagę na to, i to też mi się bardzo podoba, że zapis scenariuszowy Rivetta od najwcześniejszych lat, kiedy pisał on scenariusze swoich filmów, był w zasadzie zapisem ciągłym. To nie były takie klasyczne scenariusze podzielone na dialogi, sceny. To był taki bardziej zapis ciągły kolejnych obrazów, kolejnych momentów, kolejnych sekwencji filmu. I nie były to zdania łączone, dzielone kropkami, tylko, jak powiedział ten autor, Rivet był największym miłośnikiem średników, jakiego znałem. Uwielbiał interpunkcję, polegają ciągle otwartą na nowe opowieści, na nowe ogniwa narracyjnego łańcucha. Tak jakby Rivet nie chciał stawiać kropek, tak jakby nie chciał urywać zdań, tylko w każdym zdaniu i w każdym tutaj też sekwencji jest ta możliwość otwarcia na kolejną i kolejną i kolejną. No i oczywiście Celina i Julia kończą się tak, że w zasadzie mogłyby się zacząć od nowa, prawda? No bo wystarczy, że tym razem Celine podąży za Julią i rozpocznie się zupełnie nowa opowieść. Budulce na takim jeszcze, tylko dodam i już Państwu przekazuję głos, że ten budulec, powiedzmy, literacki tutaj to są tak naprawdę dwa utwory Henry'ego Jamesa. To jest dłuższa, znaczy krótka powieść, ale już coś więcej niż opowiadanie, właśnie pod tytułem The Other House.
którym mamy opowieść, no tutaj ją widzicie, tak? No, dwie kobiety rywalizują o uczucia jednego mężczyzny, który poprzysiągł właśnie, że dopóki żyje córka jego zmarłej żony, to on nie zwiąże się z żadną ponownie. No, doprowadzają do śmierci tego dziecka. To jest niesamowicie oczywiście perwersyjnym pomysłem. Jak pomyślimy o innych nowelach Jamesa, to ta śmierć dziecka tam się pojawia bardzo często, że przypomnę chociażby w Kleszczach Lęku. A drugim opowiadaniem, którego nie czytałem, ale to jest opowiadanie pod tytułem The Romance of the Old Clothes, czyli właśnie no, romans starych ubrań, w którym z kolei pojawia się ten motyw ubierania się w suknię zmarłej żony. Przy czym The Other House, to jest ciekawe, cała narracja jest uprowadzona właśnie z tego drugiego domu, stąd tutaj są te dwa budynki, ponieważ tak naprawdę to jest trochę jak w oknie na podwórze, Rivet był wielkim fanem Hitchcocka, że tą intrygę kryminalną trzeba sobie zrekonstruować, prawda, z tego, co się podejrzy, tak, z tych małych okruszków. I tak to jest trochę u Henry'ego Jamesa w tym źródłowym utworze. Oczywiście tutaj to ulega przetworzeniu, zamieszaniu, rozbiciu na kilkanaście małych cukierków, ale ja milknę i jestem ciekaw, co Państwo na to, jak się Państwo oglądają ten film i jak to pierwsze, a może nie pierwsze spotkanie z Iwetem, także będę się dał bardzo refleksji i będę też wdzięczny za pomoc. Proszę bardzo, Rafale, i za kilka tamte. No to dodam, że wiem od Ciebie, że jesteś po tym timelessowym seansie też Miłości Szalonej, więc tak, to tylko dodam jako tak, pomysł. Jestem po Miłości Szalonej i to są całkiem inne filmy. Oba wspaniałe dla mnie i widziałem też Mamę i Dziwkę jakoś tak całkiem stosunkowo niedawno i te wszystkie filmy są gdzieś o relacjach, ale ten dzisiejszy jest chyba taki mimo wszystko najbardziej powiedziałbym linczowski i jednocześnie buñuelowski, bo dużo tutaj snu i powiedziałeś o tej wodzie i ta woda mi się akurat tutaj kojarzy jeszcze z jedną rzeczą, czyli z upływem czasu, bo tutaj ten czas jest bardzo ważny. Mamy tą kołowość i wracamy do tych wspomnień i w pewnym momencie w tym filmie jest powiedziane, że ona miała siostrę, ta siostra umarła i ten dom jest jakby taką bramą do snów, ale może też do przeszłości, że ona tam wraca do tej przeszłości i podgląda, bo skoro ten sen się powtarza, więc nie jest to jakby dla mnie taki zwykły sen, tylko może to być jakby jakieś wspomnienie z przeszłości, jakaś trauma gdzieś tam wyparta i gdzieś dochodzimy, że ktoś tam zginął, jakieś dziecko zginęło i cały czas mamy też motyw tego dziecka, bo już w tej pierwszej scenie jakby Celina i Julia, jedna z nich jest dzieckiem, bo mamy sytuację, że ona jak niesforne dziecko coś tam gubi i ucieka i to nie jest normalna sytuacja, bo zwykle gdy komuś coś upada, no to temu komu upadnie zależy, żeby to odzyskać, a tutaj mamy sprawę odwrotną, że ona to zostawia, widzi, że ktoś ją goni, czyli zachowuje się jak dziecko, a jakby Julia jest tą matką na początku, a z kolei na samym końcu te role jakby się widzimy, że one się odwracają. I w tym filmie jest właśnie to fantastyczne, że my tego na początku nie wiemy, tylko to po kawałeczku się misterny te kawałeczki nam odkrywają. Dziękuję. Super, bardzo dziękuję i też cieszę się, że Ci się film spodobał. Ja dorzucę, bo powiedziałeś o Lynchu i tutaj bym prosił, żeby Panu przekazać mikrofon, bo pamiętam moje pierwsze w ogóle spotkanie z tym tytułem, to tylko anegdota, kiedy po raz pierwszy przeczytałem ten tytuł na kartce papieru Celina i Julia płyną łodzią. To było w roku premiery Mulholland Drive właśnie, kiedy Mulholland Drive weszło na ekrany. I tutaj taki też pikanteria pewnego krytycznego sporu polegała na tym, że pan Jerzy Kłażewski, świętej pamięci, bardzo, bardzo negatywnie ocenił Mulholland Drive, mówiąc, że to jest filmowe jąkanie i tak dalej, że filmowi nie ma sensu. I wtedy pojawił się taki znakomity, cięty esej na łamach kina Adama Garbicza, który jakby bardzo konkretnie na paru stronach dowodził, dlaczego Mulholland Drive jest arcydziełem.
I tam ktoś napisał, że to jest współczesna wersja Celiny i Julii. To dużo osób mówiło. Później też zorientowałem, że dużo osób do tego nawiązywało. No oczywiście jawnym przetworzeniem Celiny i Julii jest film Rozpaczliwie poszukując Susan, Susan Zajderman. To jest taka amerykańska, bardzo świadoma wariacja, gdzie jedną z ról gra Madonna. Proszę bardzo. Sam nie wiem, od czego zacząć, ale przy naszych wieczorach to lubię czasami coś takiego trochę autobiograficznego powiedzieć. Z miłością szaloną spotkałem się w 1973 roku w Instytucie Francuskim, który się chyba wtedy nazywało Czytelnia Francuska, na Świętokrzyskiej. Języka francuskiego nie znałem, ale w pewnym sensie, nie powiem, że cierpiałem, ale oglądałem go w momencie takiego już wygasającej nowej fali, bo trzeba powiedzieć, że w Polsce, nie wiem, czy to tak się wyraźnie widzi, ale według mnie to mieliśmy dość szczęśliwą dystrybucję w tym kierunku. To znaczy się, w pewnym sensie to towarzyszyliśmy nowej fali. I na poziomie DKF-u, jak i na poziomie dystrybucji. Ja wtedy mieszkałem w Kaliszu, nie wiem, chodziłem do 7 klasy szkoły podstawowej. I nawet nie widziałem filmu głównego nurtu nowej fali, albo jakże, ale widziałem natomiast Poznanie zeszłego roku w Nowym Badzie, czy film z nowej fali Michela Deville'a Z powodu kobiety. Ja się w nim zakochałem na całe życie, bo można powiedzieć, że starałem się widzieć nową falę bardzo szeroko. Nie tak jak w akademiach filmowych, przy całym szacunku dla wspomnień działalności potoku Jackiewicza, oczywiście jak zawsze Andrzeja Wernera i wspaniałe te wykłady Marszałka, no to oczywiście był ten kluczowy film 400 watów. I co się dzieje? Ja bym mógł jeszcze kilka wymienić filmów. No, żyłem sobie 300 lata, 60. I nagle w 72 roku wyjątkowy przegląd w filmotece pod kopułą. Pojawia się film wybitnego krytyka filmowego, chyba pisarza Cahiers du Cinéma, Michela Coulanta, pod tytułem Błękitne Kolumny. To było dla mnie coś nieprawdopodobnego, bo to już jakby był kompletny zjeżdż nowej fali, ale ja nie byłem takim mistrzem jak Kałużyński, który po prostu pogrzebał już tą nową falę, że powiedział, że nowa fala już nie może wejść do szczytu. Jeżeli chodzi o naszą Polonikę, to tam było to bardzo ciekawa ścieżka dźwiękowa, bo była muzyka od Pendereckiego Pacji według świętego Łukasza, a jednocześnie pieśni ukraińskie i inne. I co się dzieje? Przechodzę te całe lata 70., już po tej miłości szalonej w 73 roku i z Gutkiem w małej sali Muzeum Narodowego zostaliśmy zaproszeni na pokaz Celiny i Barker, że to nawet jeszcze się wtedy nazywało Celina Julia na barce. No i minęło te 30 lat, już nie chcę liczyć i oglądam ten film. Dla mnie to było i zachwycające, i bardzo ciężkie wtedy. Dzisiaj to oglądałem z rozkoszą. Mam wrażenie, że te różne tropy się tam pojawiają, ale ja mam taki osobisty trop. Był taki film, który nie był filmem nowofalowym, nazywał się W pełnym słońcu, według Ripleya. I tam jest ta scena, jak Marie Laforest chodzi po tych schodach. Tu mówimy woda, rzeka, Renoir. Ja mam wrażenie, że to jest prawie sfotografowana ta scena, jak tam były takie drewniane schody, tylko nie w tej barce, tylko w tym mieszkaniu. Taki miałem pomysł. Też miałem pomysł na
na Belladonnę z Krystyną Jantą, taki austriacki film z lat 70. Na jakieś przetworzenie mitu Marlene Dietrich poprzez tą tańczącą Lizę Minnelli w kabarecie. No może na tyle. Nie, wspaniale, bardzo dziękuję, bo to zawsze liczę na to pańskie wspomnienie, a tutaj ten błękitny oazy sobie odnotowuję w głowie, bo nie znałem tego filmu. Natomiast ten, a propos występu to, kabaretowego, to też wspaniale to było zobaczyć na dużym ekranie właśnie, jak Dominik Latuje wygłupia się oczywiście, a z drugiej strony robi w 5 minut. W 5 minut robi przegląd wszystkich tak naprawdę najważniejszych archetypów od Rita Hayworth i rękawiczki po Marlene Dietrich, jej niski, rozczarowany życiem głos, po, no właśnie, po Girlsy, tak, z amerykańskich muzykali i tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie, że w 5 minut jest to takie krótkie rozprawienie się też z różnymi tymi archetypami kobiecości scenicznej czy filmowej. Także bardzo panu dziękuję i zachęcam, czy ktoś... O, Kasiu, dziękuję bardzo. Skoro został wywołany replay, no... Orzec. Ale jesteś też specjalistą, to też i hajsnik, wiesz, ale proszę. Tak, jeżeli rzeka, to zdecydowanie nieregulowana, bez planowanych brzegów. Ja muszę powiedzieć, bo wczoraj powiedziałeś, że to jest film, którym albo... który się kupuje, albo się go odrzuca, prawda? Czy w sensie albo się jest zachwyconym, albo się jest zniesmaczonym. Znaczy ja trochę pomiędzy, muszę przyznać. Czy trochę czasu zabrało mi wejść do tej rzeki i pozwolić, żeby ona mnie z tym nurtem porwała. Zdecydowanie druga część jest ciekawsza, właśnie bardziej wciągająca. A może właśnie dlatego, że ten czas. Że jednak się oswajamy z tą konwencją, czy właśnie z brakiem konwencji, że nas śmieszy to, jak z pewną dobrodusznością jednak, bo to nie jest ten autotematyzm tego filmu, czy ta intertekstualność, to nie jest złośliwa, to nie jest Anderson wczoraj, prawda? To nie jest czyteczek, to jest raczej takie trochę puszczenie oka, rzeczywiście ta drama rodzinna jest przezabawna. Ale ona jest przezabawna dlatego, że mamy te fantastyczne przewodniczki. I pierwszy taki wniosek z tego filmu dla mnie, właściwie wniosek, potwierdzenie słuszności słów wujka Andrzeja, że najważniejsze zadanie reżysera to jest dobrze obsadzić po prostu, prawda? To znaczy te dwie aktorki są fantastyczne, zwłaszcza ekranowa żyli, prawda? Znaczy to jakby jest coś takiego, właśnie jesteśmy w kinie francuskim, jak fotogenia, jak charyzma, i to mnie absolutnie ugięło. Zastanawiam się, koty są fantastyczne, i zastanawiam się, czy ten film widział Jerzy Gruza, zwłaszcza Jerzy Gruza, też Jacek Bromski, ponieważ ten początek w tym parku, ta scena właśnie tego gubienia rzeczy, ona mi bardzo przypomina Alicję, czyli tą bardzo zakręconą wersję właśnie musicalową Alicji Gruzy i Bromskiego, kilka lat późniejszą, to jest początek lat 80, też parystą przecież, prawda? Więc to mi przypomina ta scena właśnie, gdzie mówić o tych schodach. No jestem pełna podziwu zwłaszcza dla Julii, bo każda kobieta, która nosi sandały na wysokich obcasach, wie, że nie jest łatwo chodzić szybko, a biegać po schodach. Czy się powiedzmy, jak oni to kręcili, bo oni musiały mieć niezłą kondycję po prostu, żeby to... A to jest chyba longiem kręcone, prawda, w MasterChefie, więc tutaj absolutnie jestem pełna podziwu. I na koniec taka glosa trochę na marginesie. Ta scena, to przyzabawna tego ich włamu nocnego do biblioteki. Nie wiem, czy macie Państwo, jeżeli lubicie kino nieme, czy macie skażenie, kobieca postać w trykocie, Irma Webb, czyli wampiry Feylada. I skojarzenie właśnie z nowofalowcami. Irma Webb, czyli Muzidora, właśnie pierwszy bank niemego kina, której kariera filmowa trwała niedługo, to była dekada.
Ona się skończyła w latach 20. Potem Izidora robiła różne rzeczy, ale ostatnie dekady swojego życia spędziła jako archiwistka w filmotece francuskiej. I bardzo często siedziała w kasie. A wiadomo, że filmoteka francuska to było też to miejsce, gdzie zaczynali właśnie nowopanowcy, prawda? I sądzę, że oni widzieli, że ta starsza pani siedząca w kasie to jest właśnie ten wamp, ten czarny, ta pampa tam w trykocie, która tam po prostu biega po tych pańskich dachach, prawda? I wygrywa z facetami. To tyle. Bardzo dziękuję. To ja od razu polecę, jeśli ktoś i zaraz też przekaże go dalej, bo wywołałaś właśnie Louis Fejada i wampiry. Oczywiście Irma Webb to jest anagram słowa wampir. Ja tylko chcę bardzo polecić, ponieważ naprawdę jak patrzymy, to były seriale tak naprawdę, tak? To były seriale kinowe, około 10 odcinków. Jak patrzymy na datę produkcji 1913, 14, 15, 15, 16, to może nam się wydawać, że jest to ramota. Ja chcę tylko naprawdę podkreślić, że jeżeli zaczniecie, a marzyłbym się swoją drogą, na przykład tutaj taki pokaz, nie da się przestać tego oglądać po prostu, bo to jest tak dobrze opowiedziane. Znaczy, krytyk David Thompson powiedział, że najpewniejszym sposobem, żeby ktoś pokochał kino, jest pokazanie mu właśnie tych seriali Fejada, bo to było tak sprawnie opowiedziane. I tutaj przecież to jest nie tylko nawet ta scena, jak on powiedział, tak jak tutaj, czyli ta scena w trykotach, która jest już oczywistym nawiązaniem, ale tak jak Fejad był mocno jeszcze jedną nogą zanurzany w tej prozie takich właśnie tajemnic Paryża, prawda, Eugeniusz Su i tak dalej, te paryskie, nie wiem, czy można powiedzieć o thrillerach, tak, raczej o takich spiskowych opowieściach, prawda, o podziemnym życiu miasta. No to tak samo wyjaśnię. Romantycznych horrorów, nawet z elementami gotyckimi bym powiedział, no to wszystko tutaj ożywa, zresztą podtytuł filmu. Tutaj chyba jest nawet pełen, prawda? Phantom Ladies Over Paris i na dodatek on jest jeszcze po angielsku dodany. A propos Cinematek, to tylko powiem, że domyślam się, że Rivet, który był tak zaprzysięgłym kinomanem, pewnie wiedział, kim była ta bileterka, ale jeszcze tylko taka anegdota też, która pokazuje przestrzennie osobność Rivetta w całym nurcie, a może w ogóle w całym życiu, bo to był też samotnik, naprawdę ekscentryk. To jest anegdota taka, że on był znany z tego, że przysiadywał rzeczywiście w Cinematek godzinami, dniami, wieczorami, był tam zawsze, ale nigdy nie siedział na żadnym dostępnym fotelu, tylko przynosił sobie taki mały, rozkładany taborecik i siadał z boku i tak. I to było, z tego był znany, że oglądał troszeczkę pod innym kątem filmy niż cała sala. Swoją drogą polecam z nim wywiady, jest ich sporo na YouTubie, wiele jest z napisami. To był człowiek, który mówił w sposób niesłychanie taki cichy, skupiony, tam się zawsze bardzo dużo działo za tymi oczami. Często on mówił też ze spuszczonym wzrokiem, ale tak co 3 minuty, co 2 minuty następował taki pełen rozbłysk tej twarzy. A po prostu ilekroć natrafiał na myśl, która naprawdę mu sprawiała przyjemność, to nagle ta skupiona twarz mówi, niemal mnicha, bo tam było coś takiego monastycznego w nim, nagle po prostu się rozświetlała całą salę. Niezwykły umysł, niezwykła wrażliwość. No tak jeszcze chciałem na to zwrócić tylko uwagę i chyba ktoś się tutaj musi. Tak, proszę bardzo, jeśli bym... O, mikrofon nawet jest. Dobry wieczór wszystkim. Ja tutaj już byłem na dyskretnym rynku burżuazji w grudniu i jestem drugi raz. Niestety nie mogłem być wczoraj na szczęście na człowieku, mimo to, że bardzo chciałem pójść i na pewno ten film nadrobię w najbliższym czasie. I to tak samo jak na dyskretnym rynku burżuazji, byłem z siostrą. Bliźniaczką i obaj się interesujemy bardzo kinem, tylko że obiecuję, że to ma jakieś znaczenie co do mojego odbioru. Kwestia jest taka, że jak Michał mówił na początku, że wiele osób pokocha ten film, a wiele znienawidzi, to jak moja siostra była strasznie rozdrażniona i od razu wyszła z sali po zakończeniu filmu, jeszcze zasnęła mi na ramieniu w ostatnim czasie i ogólnie była trochę zła, że to obejrzała, bo uznała, że to trochę taka strata czasu, to mi się strasznie podobał ten film. To nie o tyle, co
Alicja w Krainie Czarów, tylko ja po prostu się czułem, jakbym po prostu no, z kimś zaczął taki tok rozmowy, która jakby po prostu płynęła bez względu na temat i na atmosferę i jakby po prostu nie znała żadnych granic, jeśli chodzi o jakieś limity tego, co można poruszać, czego nie, i mi się to bardzo podobało. Sam film mnie też bardzo akurat bardzo bawił i on rzeczywiście jest bardzo Buñuelowski. Ja akurat sam uwielbiam Buñuela, to jest jeden z moich ulubionych reżyserów i to może dlatego ten film się bardziej spodobał niż mojej siostrze, ale to też kwestia taka, że my, no, jak młode osoby mamy oczywiście o wiele mniejszą w sensie możliwość skupienia się na dłuższy czas i szczerze jestem pod wrażeniem, że aż tak szybko mi minął ten czas w trakcie tego filmu i to mi się... Tropy z Mulholland Drive są rzeczywiście bardzo mocno widoczne, ale ten film mi się najbardziej kojarzy z Willą wolności Buñuela. To głównie ze względu na to, że oczywiście mamy wyższe sfery, tylko że w przeciwieństwie do dyskretnego roku burżuazji, filmu wolności mam wrażenie jest o wiele bardziej krytyczne, o wiele bardziej takie pokazuje rzeczywistość w krzywym zwierciadle, gdzie ci wszyscy ludzie to są nie do końca dobrze moralnie osoby, a tutaj też jest pokazane to za pomocą właśnie tej części na podstawie tych opowiadań. Ja nie znam twórczości tego autora akurat, więc... Ale to też daje trochę tła, jak poznałem fabułę i to też brzmi tak bardzo Buñuelowsko, to nadawałoby się idealnie na film Buñuela. A tak, to... Jezu. Jeszcze. Opowieść o tym, że jedno rodzeństwo bliźniaków dokładnie wypełnia to moje proroctwo, że jedno kocha film, a drugie wychodzi, to jest perfekcyjne, także bardzo też dziękuję za tę historię. Tak. I dodatkowo to jest mój pierwszy film Rivetta. Dużo moich znajomych poszło na tą Miłość Szaloną, ja miałem inne rzeczy do nadrobienia. Ja chciałem skąd jego obejrzeć, ten, który był w tym samym czasie. Więc jakoś się wymieniliśmy, ale to naprawdę jest fascynujący film i bardzo dużo słyszałem o Pięknej Złośnicy i to jest chyba film, który bardzo chciałbym obejrzeć i to jest jeden z moich ulubionych filmów mojej babci, która jest fanateczką kultury i muzyki. To ja bardzo polecam Piękną Złośnicę. To jest też dobry przykład tego, że... I dziękuję za ten głos, że Rivet lubił właśnie przemontowywać swoje filmy, ale nie właśnie w taki zwykły sposób, że krótsza wersja, tylko wersja zupełnie inna. Bo Piękna Złośnica ma też tą drugą postać w postaci filmu Divertimento. Ja akurat tej wersji nigdy nie widziałem, która zupełnie inaczej rozkłada akcenty. Jest to w zasadzie inny film. Przy czym jeszcze to tylko dodam taki trop, że u Rivetta i to właściwie chyba w tych wszystkich filmach, które ja znam, oczywiście to jest duża filmografia, wszyscy nie widziałem, ale u niego zawsze jest też właśnie jakaś gra z jakąś literaturą. Tak? Akurat tutaj się pojawia ten James, pewnie też Lewis Carroll, no bo jeżeli mówimy o, prawda, tej fiolce z napisem Wypij mnie i na początku właściwie jest prawie... To jest z Alicji. Tak, Alicja, to jest Alicja, zresztą tutaj pewnie nie tylko w tamtym filmie, ale po prostu królik, który gubi, prawda, coś po drodze, albo się spieszy na początku, to jest ten trop, ale w wielu jego filmach tak jest, no, w Paryż należy do nas, widzimy trupę teatralną, która wystawia Periklesa, Szekspira, oczywiście w Miłości Szalonej mamy wystawianie Andromachy, w filmie Ostrożnie, Delikatne grupa wystawia Czarodziejski Flet i zawsze jest jakiś inny tekst, od którego się odbija ta główna fabuła, przy czym jeszcze tylko jeden detal biograficzny, zanim pewnie powoli się będziemy zbliżać do końca, że warto pamiętać o tym, że te eksperymenty Rivetta z narracją, one też bardzo dużo kosztowały psychicznie, bo no, pamiętamy, on tutaj jest po Out One, czyli po 13-godzinnym filmie, w którym wątki zaczynają się schodzić pewnie około 5 czy 6 godziny. To tak dla wszystkich, którzy dzisiaj mieli gorsze doświadczenie z Rivettem, to proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby to Out One było.
Tam tekstem tym drugim był z jednej strony Balzac, a z drugiej tam 13 przeciw Tebom, czyli jeszcze starszy tekst. Ale chcę podkreślić, że on potem, chyba w drugiej połowie lat 70. przeżył załamanie nerwowe i jeden z jego współpracowników mówił, że to było, że to była pochodna tego jego ciągłego sporu, czy jakieś takie napięcia z samą istotą fikcji filmowej. Bo on rzeczywiście starał, jak można jeszcze to rozciągnąć, zmienić, inaczej opowiedzieć. I miało to u niego wymiar obsesji pewnej. I właściwie jego twórczość liczy się na nowo, to też podaję za badaczami, bo ja mówię, ja ją znam różnie, ale od lat 80., tam od 82 roku, kiedy on wraca do twórczości i zaczyna tworzyć filmy, które dalej mają dużo cech wspólnych, ale jednak są bardziej uporządkowanymi narracjami, tak to powiem. Wiele z nich też trwa po 2, 2,5 godziny, ale jednak on wtedy już zaczyna flirtować z takimi gatunkami jak thriller, film z Sekretna obrona z Jerzym Radziwiłowiczem notabene, czy dwuczęściowy epos, no i naprawdę był to epos o Joannie d'Arc, bo on zrobił też, tak jak wielu francuskich twórców, porwał się na ten temat, prawda, Bressona do paru innych, więc on w tej późniejszej twórczości, nawet jeżeli czas trwania filmu pozostaje stosunkowo długi, to jednak te fabuły bardziej są spięte razem. Tutaj mamy wciąż do czynienia z tym biletem bardzo, powiedziałbym, radośnie meandrycznym. Czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo. No, są jeszcze głosy, także tutaj w środku i potem do tyłu. A, mikrofon, tak, dobrze, od tyłu do środka. Dobry wieczór, ja przechwyciłam mikrofon. Państwo mają skojarzenia z kulturą bardzo wysoką albo jeszcze wyższą. Ja mam dwa skojarzenia popkulturowe. Pierwsze to takie, że reżyser no niewiarygodnie przewidział naszą fascynację operami mydlanymi. Bo tak naprawdę im bardziej układa się ta akcja w domu, rodzinne, tym bardziej to przypomina operę mydlaną. Chociażby na przykład tym powtarzaniem scen, jeżeli ktokolwiek widział przynajmniej 3 odcinki Mody na sukces, to wiadomo, że to jest powtarzane. I widać też tę fascynację obu bohaterek, kiedy one obie zaczynają cukierki ssać i są wciągnięte jak przed telewizorem. Tak, bo brakowało muzyczki z Netflixa w tle, bo to jest takie zasadzie, czy też jeszcze jeden odcinek, jeszcze tak. Jeden odcinek? Jest tak. Też w tym, to prawda. I drugie takie skojarzenie, w momencie, kiedy pojawiła się scena na rzece i wpłynęła ta trójka bohaterów na łódce, przyszedł mi Matrix do głowy, bo pomyślałam sobie, gdzie jest rzeczywistość? Czy real jest tu, gdzie obie bohaterki i one odwiedzają jakiś świat zamknięty? Czy one są tą rzeczywistością, czy opery mydlanej, czy jakiegoś zamkniętego scenariusza, które nagle zaczynają odwiedzać tamci trzej bohaterowie? Gdzie jest świat prawdziwy? Myślę, że wie ten kot na końcu, bo chyba Państwo pamiętają w pierwszej części Matrixa, kiedy następuje błąd Matrixa, on się ujawnia tym, że czarny kot zaczyna przebiegać 3 razy. Tutaj też są te koty i kot wie. Koty zawsze wiedzą. Dziękuję. Super, super. Bardzo mi się podoba to czytanie. To jeszcze tylko dorzucę i proszę tutaj tak, mikrofon do środka. Że poza wszystkim innym mnie zadziwia na jakimś tam poziomie, bo to jest film, który teraz zrobił się na nowo modny, też jest odrestaurowany cyfrowo i tak dalej, ale to jest 50 lat temu, a to jest pod względem eksperymentu narracyjnego naprawdę nieprawdopodobnie odważny film, ale też jeżeli chodzi o taki feministyczny wymiar, tak? No bo teraz się mówi dużo o przepisywaniu historii i tak dalej, ale to już jest tutaj zrobione w 100%, tak? Znaczy to, że one postanawiają uratować tą dziewczynkę. No z czego? No tak naprawdę z tej struktury opowiadania, w której małe dziecko, mała dziewczynka pada ofiarą takiej, no właśnie, tego schematu, w którym dwie kobiety walczą o uczucie tego mężczyzny. To jest wyśmiane tutaj wprost, tak? One się wprost śmieją z tego języka, chociaż akurat polemizowałbym z ustawianiem akurat Jamesa w roli Ramoty,
bo to jednak jest trochę coś innego niż, prawda, na przykład XIX-wieczny melodram. Ale tak czy owak, proszę bardzo, proszę zabrać głos. Mnie oprócz Lynch'a i Buñuela przyszło takie skojarzenie z czechosłowacką falą i z filmem Stokrotki w Erychtyliowej. I też sama ta obecność kotów, która jest w tym, jest taki film czechosłowacki, gdy przychodzi kot. Tak. Jest też taki film Ptaszki, Sieroty i Głupcy. Mnie się wydaje, że to jest surrealizm czechosłowacki nowej fali i to, że Rivet oglądał bardzo dużo filmów, mogło w jakiś tam sposób go inspirować. Raz, że jest to czechosłowacka nowa fala, dwa, że jest to surrealizm, trzy, że te, zwłaszcza te sceny w mieszkaniu żyli, one moim zdaniem mogą być w jakiś tam sposób inspirowane z Stokrotkami, które są sporo wcześniejszym filmem. No to jednak było dostępne na VOD do tej chwili do obejrzenia. I wydaje mi się, że tutaj mógł być, mimo tego, że francuska kinematografia ma tak dużo i tak bogatych tropów, które można byłoby się spokojnie obejść bez tutaj tej inspiracji, to wydaje mi się, że tutaj może być coś na rzeczy. W 100% się zgadza. Nie pomyślałem o tym, ale tak, Stokrotki Hitlerowej jak najbardziej, myślę, że Rivet rzeczywiście mógł widzieć. Gdzieś czytałem, nie chcę, mówię to na 90% pewności, że Truffaut był jakoś bardzo niechętnie nastawiony do tych czechosłowackich filmów, czechosłowackich wtedy. Ale Rivet bardzo możliwe, że je lubił. Jest jeszcze jeden film czechosłowacki nowej fali, bo my też zapominamy, pan dobrze przypomniał, jak ona była nowatorska. Niedawno obejrzałem taki film pod tytułem Happy End. I teraz zapominam reżysera, ale to jest 67 rok. No, jeśli myślimy o tym, że to Christopher Nolan po raz pierwszy opowiedział historię od tyłu w Memento, to polecam obejrzenie filmu Happy End, ponieważ tenże reżyser, chyba Aldrich Jasny, jeśli dobrze pamiętam, zrobił to o wiele gęściej, o wiele bardziej kunsztownie i dowcipnie na dodatek. To nie jest domena Nolana, chociaż lubię Memento, ale ten Happy End, tak, to tylko polecam jako inny, bardzo, bardzo odważny eksperyment narracyjny w czeskiej nowej fali. Zgoda, myślę, że mógł widzieć i Stokrotki, tylko Stokrotki trwają 60 minut. Także to, mają tą przewagę, że są krótkim, bardzo zabawnym, anarchizującym filmem. Czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo, będziemy tak szli. Tutaj pani, tak i tak, potem Karol i pan. Dobrze, ja chciałam podchwycić wątek niesytuowania powieści Henry'ego Jamesa w kręgach takiej literackiej ramoty, bo proszę zwrócić uwagę, że Henry James, nie tylko on, podejmuje bardzo, tak by powiedziałabym, silnie ugruntowany w kulturze, począwszy od baśni, archetyp jakby dziecka, które traci matkę i które jest właśnie przeszkodą do konstytuowania się nowego świata. Tak? Żeby ten nowy świat mógł się ugruntować i ukonstytuować, to dziecko musi być w jakiś sposób zgładzone, stłamszone. I tutaj wydaje się, że w tym filmie ta konwencja baśniowa, ona jest oczywiście zapośredniczona, bo ona jest zapośredniczona przez powieść Henry'ego Jamesa, przez szereg innych nawiązań literackich i przez estetykę surrealizmu. Natomiast ten baśniowy archetyp, rozmaicie pracujący w baśni archetyp, tam rozmaicie realizowany go i w Królek Nieśnieżce, i w Kopciuszku. Cały ten motyw też wróżki czy wróżek, które jakby zmieniają los. Tak? I które są w stanie zmienić los. Wydaje mi się, że tutaj w tym filmie właściwie można by powiedzieć, że ta gra z konwencją baśniową, przynajmniej dla mnie jako literaturoznawcy, tutaj najsilniej wybrzmiewa, tak? Jakkolwiek właśnie jest ona zapośredniczona. Też gra w ogóle z konwencją konstrukcji postaci kobiecej wróżki czarownicy. Ten kot, który tutaj się bez przerwy przywija jako tak stereotypowo rozumiany atrybut kobiety, która wiedźmy, tak? Kobiety, która wie więcej, czy ostatni, nawet ta ostatnia scena rodzinna, kiedy widzimy dwie łodzie, które płyną rzeką i ta trójka
zastyga jak w hellingerowskich ustawieniach, które po prostu demaskują czy dekonstruują pewne układy. Rodzinny film jest po prostu niesamowity. Tak, że w nowoczesnej estetyce opowiada starą jak świat historii, która się wciąż powtarza. Bardzo, bardzo dziękuję. Prosiłbym w tamtą stronę. Tylko powiem jeszcze uzupełniając, że pełna zgoda, natomiast z Henrym Jamesem jest tak, że rzeczywiście można go sprowadzić do takich, no do tego, co tutaj jest troszkę nawet ironizując. A jeżeli go ograbimy i ogołocimy i sprowadzimy tylko do anegdoty, która jest w książkach, natomiast oczywiście jego żywiołem był język. I to jest ta przyczyna, dla której nie ma tak naprawdę dobrej filmowej wersji Henry'ego Jamesa, może z dwoma wyjątkami. Agnieszka Holland uważam się bardzo dobrze udał dla Waszyngtona i może jeszcze ten film Miłość i Śmierć w Wenecji. Ale to jest bardzo trudna proza tak naprawdę. To jest bardzo, bardzo trudna proza do adaptacji. Ale to w ogóle to jest dodatek do tego, co pani powiedziała, nie polemika. Także bardzo dziękuję. Karol? Ja mam trochę tak, jak też Kasia mówiła, że mówiłeś o tej takiej bardzo, bardzo jasnej opozycji między zachwytem a odrzuceniem, a ja też gdzieś jestem jakby pomiędzy, bo ja bardzo doceniam ten film na poziomie koncepcji, natomiast chyba ja mam w ogóle problem z częścią Nowej Fali, z tym, że część filmów Nowej Fali bardzo lubię, a część filmów nowofalowych bardzo mi się podobają właśnie na poziomie koncepcji. Natomiast na poziomie realizacji jakby trudniej mi w nie wejść, też dlatego, że to jest kino, w którym często dla mnie jest za dużo słów. I tutaj też mam ten problem, że jakby o ile na bazie właśnie pomysłu budowania narracji i takich środków filmowych to mi się bardzo podoba, to ten nadmiar słów jest też czymś takim, co jest bardzo francuskie. I wydaje mi się, że ten film jest dla mnie za bardzo francuski, po prostu. I to jest taki pewien problem z tym elementem Nowej Fali. Natomiast ciekawy jest ten wątek z Lynchem, bo skoro już to tym razem nie ja to powiedziałem, to jest bardzo ciekawe to, że w Lincoln Center w 2015 odbył się cały cykl Lynch Rivet, gdzie nie tylko te dwa filmy ze sobą zostawili, ale w ogóle całego Rivetta zostawili z Lynchem. I to był cykl wieczorów, gdzie każdy film Lyncha jest połączony z jakimś filmem Rivetta. I wyszły z tego bardzo, bardzo ciekawe historie. Okazało się, że to dużo bardziej jest ze sobą komplementarne, niż mogłoby się wydawać. Chociaż nie jest to... Może być właśnie wcale nie takie oczywiste. Wydaje mi się, że tutaj jakby nie tylko jest Mulholland Drive, ale też jest bardzo Inland Empire widoczny, bo Inland Empire jest też dosłownie jakby opowieścią o tym, gdzie różne narracje się ze sobą spotykają i my w końcu ostatecznie nie wiemy, która jest tą właściwą, to znaczy, która jest jakby tą realną, a z niej wypływa fikcja, bo one właściwie ze sobą działają równorzędnie i wszystkie są wewnątrz siebie realne, a fikcyjne wobec siebie nawzajem. I ta myśl o po prostu snuciu historii jest tutaj bardzo, bardzo ciekawa. Natomiast to, co mi się podoba bardzo w ogóle w Nowej Fali, i też w tym filmie mi się bardzo podoba, to jest coś, ty kiedyś też to mówiłeś, że ja się z tym w ogóle bardzo zgadzam, że w kinu brakuje nowej fali, bo mam wrażenie, że wszyscy trochę za bardzo weszliśmy, jakby akceptując popowość kina i trochę odrzucając awangardę, bo też ona miała jakby swoje mielizny, to wydaje mi się, że zbyt łatwo jakby daliśmy się pożreć przez to kino komercyjnemu, które przez to, że jest tak bardzo akceptowane także przez te środowiska, które kiedyś uwielbiały awangardę, a potem dzisiaj ją odrzuciły, to jakby, ponieważ popkultura filmowa jest już przez wszystkich akceptowana totalnie, to nie stara się już wobec niej żadnych wymagań. I ona staje się przez to totalnie miałka, a jednocześnie nie ma alternatywy w postaci takiego właśnie kina wywodzącego się z Brechta, właśnie tego, który przełamuje narrację, który wystawia jakieś wyzwanie, które jakby gdzieś łamie te konwencje, które są popularne, właśnie po to między innymi, żeby też łamać system, w którym produkcyjny także i sprzedażowy. I jakby trochę ze wszystkich stron już, i ze strony intelektualno-lewicowej, i ze strony komercyjno-liberalnej, jakby z każdej dociera do nas trochę ten sam produkt popkulturowy, a brakuje właśnie tego noża awangardy, jakiegoś nowego myślenia o kinie, który to rozwali. I to, co mi się strasznie podoba w ogóle w nowofalowcach, nawet jeśli nie wszystkie filmy do mnie trafiają, to jest ten powrót do tego, że w ogóle tworzenie sztuki jest dziecięcą zabawą.
I można to robić najprostszymi środkami. I można to robić tak jak tutaj, gdzie... Przecież taki film dzisiaj można zrobić w jakimś mikrobudżecie zupełnym, albo w ogóle można go nakręcić sobie iPhone'em. I jak bardzo wiele rzeczy można nie pokazywać, można pokazywać w sposób trochę chałupniczy, a będzie to robiło większe wrażenie niż przebudżetowane filmy, które dzisiaj i seriale, które dzisiaj oglądamy. I trochę szkoda, że zastanawiam się, czy będzie taki ruch, żeby jakby właśnie, tym bardziej, że powszechność tych narzędzi jest tak duża i tak naprawdę te nowe fale mogłyby powstawać w tak dużych ilościach, ale właśnie gdzieś fajnie by było, żeby znowu się zaradzić tą taką dziecięcością tworzenia opowieści, tworzenia sztuki w ogóle, gdzie można zupełnie nie przestrzegać żadnych zasad i sobie tworzyć nowe narracje. Internet też tu może być bardzo pomocny, a internet też okazał się być jakby w pewnym momencie czymś bardzo schematycznym, co jakby wchodzi w pewne konwencje influencingu i jakby też rzeczy, które są do siebie coraz bardziej podobne. I może jakby oglądanie nowej fali trochę natchnie taki rodzaj myślenia właśnie znowu o tym, że można robić rzeczy, że tak naprawdę właśnie sztuka to jest dziecięca zabawa i można się, może to być cały czas świeże. No to ja się z tym zgadzam na 1000%. Tutaj został przywołany Matrix. Ja się dziwię, a może już się nie dziwię trochę, że te błędy w Matrixie, tym nazwijmy to właśnie hollywoodzko-korporacyjnym, są tak rzadkie, bo wydawałoby się, ja się z tym absolutnie zgadzam, dlatego też ostatnio miałem taką rozmowę ze znajomym, którą powiedział, że jakiś kolejny serial się pojawił, no wiadomo, prawda, codziennie słyszymy o jakimś nowym. Ja mówię, wiesz co, coraz mniej mam siły na oglądanie kolejnego świetnie opowiedzianego, ale tak samo opowiedzianego serialu, bo to jest ten problem, tak, że może to w seriale i filmy, to tutaj już zrównuję, że mnie też to przeraża wręcz, że znaleźliśmy jakiś taki narracyjny konsensus tego, jak ma być opowiedziane dobrze, prawda, audiowizualne dzieło, gdzieś tam jakimś, nie wiem, mam wrażenie, że to jest taki, coś oscyluje wokół właśnie takich hollywoodzkich najlepiej pojętych tradycji, ale po prostu bardzo ograniczających, koniec końców, replikujących się w nieskończoność. A przecież ułamek budżetu jednego odcinka mógłby tak naprawdę być, prawda, przyczynkiem do jakiegoś takiego eksperymentu. Ja nie umiem przeanalizować, dlaczego tak jest, ale też mnie to czasami smuci, bo i tutaj się w pełni zgadzam, dlatego też od tego dzisiaj zacząłem, że ten film to jest trochę, można go streścić nie tak, że tam Celina idzie za Julią i coś tam się dzieje, tylko można go streścić tak, paru filmowców się spotkało i postanowiło coś zrobić, tak? Aktorki, które wystąpiły wtedy w tym filmie, przy okazji tego spotkania paneńskiego, o którym mówiłam, telewizyjnego, powiedziały, i ten cytat mi się bardzo podobał, że to jest film o czterech aktorkach chcących zrobić film. I to wszystko jest wokół tego, prawda? No jest jakaś sytuacja społeczna, grupa, tutaj padło ustawienie Heliny Rowskiej, prawda? Spróbujmy coś z tym zrobić. Mamy tekst Jamesa, mamy Paryż, bo Paryż jest integralną częścią tego tekstu. Ja nie znam topografii Paryża jakoś szczególnie dobrze, ale ona jest tutaj wykorzystana jeszcze z tym przywołaniem i Fejada, i pewnie Marcela Karnego troszeczkę, prawda? I tak dalej. No tak, no tylko właśnie. Przyłącza się do lamentu trochę, że tak się jakoś nie dzieje, chociaż czasami wszyscy cieszymy się tymi momentami, kiedy to się jednak zdarza, prawda? Powtarzam już tytuł, który powtórzyłem wczoraj, nie widziałem go nadal, ale słyszę, że ten film pod tytułem Sweet East ma coś takiego w sobie właśnie nowofalowego. Nie wiem, zobaczymy, jeśli mi się to uda obejrzeć. Chciałem ci powiedzieć, jaki był ten film wczorajszy. Szczęśliwy człowiek, miał coś takiego, że tam każdy aktor grał kilka ról, a tutaj było coś takiego za to, że każdy mówi teksty, które czasem nawet nie są jego. Ja dzisiaj miałem taką obserwację właśnie na basenie, jak panie wszedne ze sobą rozmawiały. Jedna zaczęła nagle mówić coś zupełnie tak od czapy, że się zastanawiałem, czy on w ogóle mówi. Ja no tak między sobą rozmawiałem, a ty gdzie jedziesz? A tamta mówi, a ja jadę do Chorwacji. Kto bogatemu zabrał? My nie będą mówić. I tak przez minutę deklamowała, gdzie zastanawiałem, co ona w ogóle mówi. Patrzę na drugą, a druga w ogóle zero reakcji. To był taki klimat właśnie jak z tego filmu, że ludzie mówią jakieś w ogóle nie swoje teksty, zupełnie od czapy i tak dalej. A co do tej nowej fali, to tu nie ma żadnej fali, bo to nie jest rzeka, tylko to jest staw. Oni płyną po jakimś stawie, bo na takich miejscach się takie łódki daje, bo nikt nie będzie pilnował, że łódki wypłyną gdzieś daleko. Więc nie ma żadnej fali, to jest stały lub, jeśli już to bardziej pętla mi się zdaje. I tak sobie myślałem, jeśli to jest na śmierć nowej fali,
to gdzieś tak co 8 lat występuje w kinie takie zjawisko, które sprawdza dojrzałość danego zjawiska kinowego, tak jak był ten Rybczyński, tak, z Tangiem, to było takie podsumowanie, sprawdzam polską animację, nie? Mieliście Lenicę, Borowczyka, pokażcie co macie, zapewnijcie teraz, że 60. Edge of Tomorrow z Tomem Cruise'em, właśnie uwielbiam ten film, też jest coś takiego, tam dwójka ludzi, który rozgrywa w pewnym czasu świat i to jest takie sprawdzenie komercyjnego kina amerykańskiego. Pokażcie coś, co żeby nauczyliście się robić. Zapędźcie to raz 100, zapędźcie to raz 60. Jeszcze weźcie tego japoński komiks, w ogóle gdzie tam tego jest masa. I pokażcie, jak wy to robicie. No, biegnij Lola, biegnij, to będzie taki sprawdzian tych chwał, tych MTV tego pokolenia, co robiło te filmy. I to jest nowa fala. I jeszcze chyba taką media, ale ja sobie uznam, ty ją lubisz na pewno, ta z Billem Murrayem, tak? Dzień Świstaka? Dzień Świstaka, no. I to jest taki sprawdzian chyba... Zgadzam się. Znaczy, wszystko. Zgadzam się, że każda forma filmowa osiąga jakiś swój maksymalny punkt skupienia i po tym już nie ma sensu tak naprawdę jej robić dalej. A Libet chyba tak mówił o Obywatelu Kane'ie, że w sensie, że w jakimś tak się powiedział, że skoro już powstał Obywatel Kane, czyli jego zdaniem to, co Welles zrobił, to było wyciśnięcie tej cytryny już do końca, w sensie, jeżeli chodzi o to, co może zrobić narracyjny film, tak? No to on mówi, no to trzeba zmienić zabawę, no trzeba zmienić grę, trzeba zmienić pole, trzeba pójść na inny plac zabaw, mówiąc w skrócie. Proszę bardzo, pan już się naczytał, więc pan zaczął rozmowę i pan ją zakończy. Chyba, że ktoś... A przepraszam, czy to moja przyjaciółka z Chicago? Nie. A nie, przepraszam, bo myślałem, że ale nie bardzo to podobna. Przepraszam. Ja jestem tylko aktorką i właśnie się przyszłam po inspirację, bo jest taki przesyt właśnie tym nowymi filmami i też tym poczytaniem scenariusza i przyszłam po prostu zobaczyć jakiś fajny duet aktorski. I jestem zachwycona i bardzo dziękuję, bo wychodzę z inspiracjami i też właśnie z tym, żeby pamiętać o tej dziecięcości, która tutaj padła i tu chciałam się właśnie odnieść do tej przedostatniej wypowiedzi, że totalnie się z tym zgadzam i no i zastanawiam się tylko, ile czasu trwało jakby nakręcenie tego filmu i czy to robi, nie wiem, miesiąc, bo tu są różne sceny i ciekawa jestem, jak te aktorki też, jak to wszystko było budowane, ale to chyba na inną rozmowę. W każdym razie, no po prostu one są na ekranie i niczego nie udają i to jest niesamowite. Inaczej wyglądają niż te aktualne aktorki. Bardzo, bardzo dziękuję. Film miał całkiem normalny cykl produkcyjny, tyle że tylko, że było niewiele pieniędzy. Z tego też powstawały ciekawe oszczędności. Takie jak na przykład, to mały przypis kinofilski, oj, pan domknie zaraz rozmowę, że tutaj ten mężczyzna, Olivier, wokół którego to wszystko krąży w tej fikcji, to jest producent filmu też, zresztą reżyser Barbet Schroeder, którego, no chociażby nie wiem, Ćma Barowa, czy jakieś takie filmy. Także to było trochę na zasadzie, o, nie mamy już pieniędzy na aktora, no to producent zagra, tak? A Jean Dusset, też krytyk filmowy, się pojawia tutaj jako aktor, Jean Mistal się pojawia. Także tego czytań bardzo brakuje, takiego po prostu przyjacielskiego, mam wrażenie, wymiaru, prawda? O, słuchaj, zagrasz u mnie, tak? Mamy jeden dzień, potrzebujemy, no. Wtedy ten ruch był bardzo obecny. Tylko jeszcze jedną rzecz powiem, bo to jest bardzo, bardzo ważne. To jeszcze a propos tego, co Staszek powiedział, że w nowej fali, to chyba wszyscy tam mówili, że nie byłoby tego ruchu, gdyby nie ten ich taki ojciec chrzestny, duchowy, czyli André Bazin, bo ktoś musi mieć jeszcze jakiś, czyli krytyk Carrière Cinéma, taki trochę duchowy ojciec całego tego ruchu, bo ktoś musi mieć jeszcze ten moment innego spojrzenia na kino, którym zarazi pozostałych. I Rivet zresztą mówił o Bazenie, to ciekawe, bo mówił o nim jako świętym, ale nie mówił z ironią, nie mówił z cudzysłem, tylko uważał, że rzeczywiście on, jego zdaniem Bazen był świętym. To ciekawa też rzecz. Ja mignę, proszę bardzo, i to będzie kończący głos. Oczywiście miałem trochę inne pytania, ale w związku z głosem Karola, jeśli tak mogę powiedzieć, bratersko, sobie pomyślałem, że wyjdę od tego momentu. Ja wychowałem się właściwie na kinie papier. Od dziecka prawie.
nawet na porankach oglądałem wielkie manewry Leclerc'a. Cała telewizja polska wtedy była pod wpływem Marcela Karni, oczywiście nie w tym sensie krytykowano, no ale to było jeszcze bardzo zanurzone w tamtej epoce. I pamiętam jak dzisiaj, jak był ten 65 rok i pojawiło się Michel Deville i z powodu kobiety, to jak wyszedłem z kina, to ja sobie pomyślałem, tak jakbym był gdzieś w jakiejś klaustrofobii dawnego kina, nie tylko francuskiego, ale europejskiego. Dla mnie to był tlen. Dlatego to bardzo interesujące, zwróciłem uwagę i pytanie się nasunęło. Właściwie w pewnym sensie można sobie zadać pytanie, że ta nowa fala ma różne oblicza. By można powiedzieć, że jest ta główna substancja, to już tak rytualnie się wymawia, jak tam się wymawia kilka takich wielkich nazwisk, no to w ramach nowej fali oczywiście François Truffaut, Szabu. Ale też o dziwo, był taki reżyser Roger Vadim, który po prostu odskoczył później jakoś od nowej fali. Ale przecież to wtedy z takim samym patosem mówiono o odpoczynku wojownika. To jest ciekawe, że jak ja mówię na pewnych filmach nowej fali, to ja z konieczności nie mogłem ich obejrzeć. Ale one tak obieg kulturowy weszły, no na pewno wielkim filmem jest zupełnie nieznany w Polsce wtedy i Bóg stworzył kobietę. No ale później te niektóre produkcje Rogera Vadima, no to raczej no, nie był to wielki punuel. Barbarella nie jest nowofalowy. Tak. I to jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć na koniec. Trzy państwa. RFN, Francja i tu jeszcze jest Czechosłowacja. Co się dzieje? Jest taki kompendium i świetna, genialna książka w Instytucie Sztuki, jest na półce z okładką ze stokrotek. Ja w tej chwili mam zapisane, nie zacytuję tytułu, ale to jest ten typ dzieła w pewnym sensie subiektywnego, który opisuje arcydzieła kina. No i tak, to, że na tej okładce jest te stokrotki, to też coś mówi. Ja taką impresję robię. Zwróciłem uwagę, dawno tak nie słyszałem wiatru, szumu drzew, jak w powiększeniu. Nie wiem, czy świadomie, ale tu się ten szum wyraźnie pojawiał. A ostatnia scena, co 30 lat temu nie zauważyłem, ta rzeka, to widziałem fotografię w takim albumie wydawnictwa Tasse Jean Renoir. Ta rzeka to dla mnie jest być może ze wspaniałego filmu rzeka Jeana Renoira. Dziękuję. Ja bym się z tym w pełni zgodził i dodam jeszcze jeden mały papierek lakmusowy ode mnie, bo też jest taki cytat, to chyba powiedział Jim Jarmusch, ale nie daje głowy, że on dzieli filmy na te takie właśnie aseptyczne, sterylne, które zjechały z taśmy produkcyjnej Hollywoodu albo innego wielkiego systemu, i na te, w których, uwaga, jest przynajmniej jeden moment, w którym można się wsłuchać przy szumiące drzewa. Kiedy, i tutaj jest ten moment po prostu, ten film się od tego zaczyna, że ona siedzi na ławce, czujemy fizykalność tego świata wokół niej, to co tutaj Leslie Bayer nazwał, tak? Obrzydliwie rzeczowy, ale on jest już bardzo namacalny. Ławka, słońce, prawda, ten szum drzewa, dzieci bawiące się. To jest też, pamiętajmy o tym, my już możemy tego nie doceniać tak bardzo, ale to był wielki dar nowej fali dla kina światowego, bo wcześniej to było studio, to był perfekcyjna scenografia, kostium, wszystko było łącznie z oświetleniem kontrolowane. Nowa fala na dobre wpuściła żywioł wiatru, światła, tego, co pan nazwał szumem. Czasami można wyjść na zewnątrz. Na zewnątrz. Jakiś gatunek czy styl ująć. Ja ciągle się odnoszę do tego, że jak mówimy o tych środkach nowoczesnych, to bardzo dobrze jest, kiedy się jest rozkrokiem pomiędzy
tą gwałtownością, no nie wiem, w muzyce poważnej to takim szokiem było Święto Wiosny Strawińskiego. A w Nowej Fali, chociaż to chyba nie jest do końca reżyser Nowej Fali, tylko prekursor Nowej Fali, Alain René, jego film Marin Bad. Dlatego byłoby to pytanie na nasze spotkania, różne strony Nowej Fali. To może to będzie kolejny... Może to jest moja dusza, ale dla mnie, ja wiem, że jest Chinka, ja wiem, że jest męski-żeński, ale dla mnie Nowa Fala to przede wszystkim ta niesamowita obrazowość. Bardzo, bardzo dziękuję panu. Co symbolem jest właśnie zeszłego roku, panie Macie. Dziękuję panu serdecznie za to. Późna pora, już niedziela, o 20 godzinie dziś Barry Lyndon. Antypody filmowe, absolutne, bo Kubik nie ma nic wspólnego z nowofalową lekkością, eksperymentem, otwarciem, rozchełstaniem, jakkolwiek to nazwiemy. Jeden z najbardziej kontrolowanych filmów wszechczasów. Barry Lyndon, jednocześnie jeden z naprawdę pięknych. Także jutro 20 tutaj serdecznie zapraszam Barry Lyndon w stanie Kubricka. Bardzo dziękuję, dziękuję za cierpliwość także obsłudze Kina Muranów do naszych rozmów długich i kończymy na dzisiaj. Do zobaczenia jutro.